Ludzie! Ludzie! Czy słyszycie? Larum bije polski dzwon. Racławicki dzwoni dzwon. Czy słyszycie ton na trwogę? Tak mocno grzmiał ten sam dzwon w Racławicach, gdy kolumna wojsk rosyjskich generała Tormasowa od Pińczowa, od Skalbmierza nadciągała rankiem. To był koniec szóstego. To był wrzesień szóstego roku, tak? 2006. No bo 4 lata już by. Na pewno, bo to był wrzesień, tak, bo to były targi w Krakowie, jak mówię wam. Tych rzeźbiarzy, nie? No i się tam wystawiali. No tak idę przez rynek, no i patrzę, no jest kosynier, no to no ile? No tam 40 zł czy 50, no nie pamiętam. Znaczy się chyba stargował go dychę, nie? Bo 50 chyba powiedział, no ale żeby kupiec nie odszedł, no to mi gość puści piątkę czy dychę. No ale nie w tym sprawa. No ale mówię, cóż, no jeden, wnuczkowi kupię jednego. No sobie myślę, jeden, chodzę po rynku. No. No jakby kupić 100, jakby kupić 200, no a jakby zrobić 300, no to powstało 300. No. W pierwszej wersji miały być te, nie? O. To jest ze szmatki, to jest porcelana, nie? Ręce porcelana, twarz. No i tu jest w środku jest drut, że można zginać, no ubierać jak się chce. No ale to odeszli mi od tego, bo to byłoby za bardzo pracochłonne, nie? A tu jest jeszcze. Tu jest z komputera, kupiłem gdzieś, a tu jest taki pierwszy, co kupiłem wnuczkowi jednego. No i tak no, został też nie ta skala, no ale jest. A to jest makieta, model koncepcyjny, tak ma wyglądać. No. No, tu jest las, nie? Tu jest Janowiczki, no to są domy, wozy, nie? Tak samo. Tu jest ten krzyż na rozstaju, dróg, nie? No tu Kościuszko, tutaj kosynierzy idą wąwozem, tu Dziemiężyce, wiadomo stąd wyruszyli, nie? A tu jest zdobycie armat w tym miejscu, na tym pagóreczku. To co przyjedzie, no to przychodzi, no bo z ciekawości, nie? My już włączamy mu tylko głos i se słucha. Wtedy mamy pół roboty mniej. Kurtyny. To jest kurtyna ta, tylko to jest dopiero ćwiartka górnej kurtyny. Bo ta dolna ma 20 metrów przeszło długości i jest od tego poziomu. Pokażę panu, o. Opuszczę te. O. Ta druga jest od tego poziomu do tego poziomu. Także wchodząc, nic nie widzimy, tylko kurtynę, na której jest namalowane całe okolice Racławic. Na dzień po prostu dzisiejszy, o, tak by my to nazwali. No ale to się wszystkie, nie do opowiedzi, co trzeba wszystko widzieć. Na przykład na tym wyjściu jest dąb, co tam jest narysowany. Gałęzie dębu będą tu jeszcze, a to jest jego czubek tego dębu, nie? Tylko to jest na tej kurtynie, na tej ćwiartce, nie? A cały dąb się tu zaczyna, nie? I do góry idzie. Tamten jest z brzozy, nie? Na tamtym wyjściu są brzozy, wejściu. Są brzozy, rząd brzóz, nie? Te, co są akurat w Dziemiężycach, nie? No. Tutaj mamy wejście, tak samo, tu główne, znaczy dwa główne wejścia. I tu są wierzby. Wchodzi się tu jakby we wąwóz wierzbów. Stół się kręci. W ciągu 20 minut jest silnik, nie? I bierze, no zależy jak się ustawi na falowniku. Albo 20, no od 20 do 30 minut będzie ustawiony, nie? Będzie się kręcił w tym czasie, będzie głos lektora szedł oczywiście, nie? Także nikt nie zauważy, że on się kręci. Teraz sobie możemy pobawić się, no, ale później będzie szedł pomalutku, tak jak trzeba, no tak jak się ustawi, nie? Na tyle minut. Płyty zakuwali, bo to jest wszystko z pianki, 5-centymetrowa płyta i pianka w środku, nie? No, także cieplutko jest, jako tako cieplutko. No wiadomo, że się nie grzeje tutaj, bo to słoneczko co teraz, to tylko tak, żeby jak się przychodzi po coś, żeby było, o. Jak będą wszyscy siedzieli, to będzie dzwon i zanim się do góry podniesie, to będzie bicie dzwonu na trwogę, tak jakby, nie? A później dopiero lektor wchodzi, jak już będzie, jak się uderzy do góry, no to automatycznie to wszystko będzie się odbywało.
armaty, 12 tego, no, 8 armat, znaczy łącznie armat tam jest więcej, nawet z 15 będzie, tylko te mniejsze, no to będą tam gdzieś w lesie jeszcze też wystawione jako strzelcy, też tam będą gdzieś mieli z jednej armatkę mniejszą, no bo wiadomo, moździerz, nie moździerz typu, to jeszcze trzeba z wojskowego punktu ułożyć jeszcze, no bo to jest tak ułożone niby z historycznego punktu, ale jeszcze musi wojskowy na to popatrzeć, no to kto był we wojsku, kto dowodził armatami, o właśnie, to było najlepsze, żeby takiego generała zdobyć, żeby logicznie to ustawić, nie? No, nawet te armaty, żeby logicznie ustawić odległości, no wiadomo, że miejsca nie ma dużo na makiecie, ale trochę jest. Naciskaj. O, dobra, to teraz tu jeszcze poprawimy te. Tu jeszcze są. Dobra, hop. Gotowe, dzięki. Czyli to jest ten. Dobra. Ja ci otworzę drzwi, poczekaj. Otworzę ci drzwi i zajmę się panem. Proszę, brakuje mi pogłości. Bo kurczę, będzie, o, gdyby tylko do samej, wiesz, bo kurczę, będziesz na górę, nie? I ta te sosny tu dwie będą i w tym momencie chciałbym takie uchwyty zrobić, no. Tylko z czego? Albo ty bantami, albo tym. Opaskami? Opaską. Ja wchodź mi się w czasie, bo zobacz, żeby spadłeś. I tu dalej, bo i tu dalej. Dobra. I w tym momencie musimy to zsynchronizować, żeby to wszystko grało. Ale jak to? No dłuższe gałęzie musimy zdobyć. Dobra. Idziemy za dużo po choinki. Dobra, idziemy po choinki i za dużo przyniesiemy. Chodźcie, Tysiu. Chodź. Zastanę się, dziadka. Chodź. Dobra, Tysiu. Chodź. Oj, tak, pasuje? Nie pasuje coś. Poczekaj, musimy obrócić. Tylko... Ja wiem. No, ten koniec gdzie? Do ciebie. Który? No, tak, no i dajemy ci. O! Tak. I do góry, poczekaj, tak. No, to mogę, mogę. Tak. Gotowe. O! Jeszcze jeden. Dziękuję. No, ale teraz pasuje, żeby wszyscy zobaczyli, bo każdego zapraszam, ale... Nie każdy ma czas, nie, żeby przyjechać zobaczyć przynajmniej te prace, co się robi, nie? W tym momencie. No, ale teraz jak już będzie zebranie, to będą musieli przyjechać zobaczyć, no. Może im się nie spodoba, a my się mordujemy, dopiero będzie, nie? Szanowni Państwo, witamy na pokazie makiety upamiętniającej słynną bitwę pod Racławicami. Oto przed nami makieta wykonana w skali 1 do 10. Tworzą ją figury 300 postaci wyrzeźbionych z drewna lipowego w latach 2005-2010 przez grupę polskich artystów pod kierunkiem Janusza Króla. Usytuowano je na wymodelowanym terenie, który odzwierciedla układ topograficzny okolic Racławic, gdzie rozgrywała się bitwa. Dzięki specjalnym zabiegom technicznym
Nie ruszając się z miejsca, obejrzycie Państwo szczegółowo całą makietę ukazującą najważniejsze fazy zwycięskiej batalii. Wojska rosyjskie w pościgu za brygadą generała Antoniego Madalińskiego kierowały się na Kraków pod wodzą generała Adriana Denisowa. Kościuszko wyruszył im naprzeciw 1 kwietnia, chcąc przez wyzwolenie Warszawy wzniecić ogólnonarodowe powstanie. Ograniczenie działań zbrojnych do niewielkiego obszaru ziemi krakowskiej groziło szybkim jego upadkiem. Kościuszko musiał więc przebić się przez otaczający go kordon rosyjski i nawiązać kontakt z Warszawą, Wilnem i innymi wielkimi ośrodkami. Niestety drogę na Działoszyce, którędy szedł, zamknęły mu koło Racławic wojska pod dowództwem generała Aleksandra Tormasowa. Zrobić, żeby ja najwięcej ludzi zobaczyło i tyle, nie? No. Żeby każdy Polak zobaczył, o, to by było dobre, nie? To by było dobre, to by wtedy miał wyobrażenie, nie? O tym wszystkim, a tak to...